Halo, halo, witam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Będziemy grać sobie dzisiaj dalej w Wiedźmina trzeciego. Grasz sobie? Super. Co tam pogrywasz sobie, co? Dobra, mapa świata. Musimy poinformować Olgierda, że wykonana została misja dla niego. Ale z tego co rozumiem, on jest w Oxenfurdzie? Serio? No to bym się nie spodziewał. A, no i właśnie, zapomniałem, najważniejsze w tej grze. Dalej nie może teleportować się po prostu, gdzie się chce, tylko trzeba podbiec do magicznego znaku, który nas, nie wiem, dlaczego pozwoli teleportować. Hearts of Iron 4. No, powiem ci, że Hearts of Iron to wydawało mi się zawsze dobrą gierką. Ale ja chyba za bardzo nie lubię takich klimatów militarnych. Wolę dużo bardziej wolę chyba średniowieczne walki, bo jak rozumiem, tam to jest bardziej już od czasów I wojny światowej. Pierwszej czy drugiej? A tu mogę się mylić. Czy da się grać w czasy jakieś wcześniejsze, może i późniejsze? Zawsze dlatego wolałem grać w inną grę. Jak się nazywało? Nie Cywilizację? Cywilizację najbardziej lubiłem, ale lubiłem jeszcze grać w inną grę Paradoksu. Kurde, jak to się nazywało? Też numer 4, chyba, jak dobrze pamiętam. A jak to się nazywało? Ja pierdzielę, ten Paradoks miał tak nasrane tych gierek, że ja nie wiem. Europa Universalis chyba 4? Dobrze pamiętam tytuł? Hearts of Iron, jak dobrze rozumiem, też jest od Paradoksu, tak? Czy mylę jakieś pojęcia? Niech żyje Radowid! Nice! No niech żyje Radowid! Hoi jest o drugiej wojnie. Drugiej wojnie, dobra, sorry, pominiłem. Ale pamiętałem, że właśnie gdzieś tam w tym kierunku to było wszystko rozegrane. Tak rzeczy potrzebuje moje męstwo. Jeść dobrze! Dobra, Orgier, co tam? Co oni wyprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Na jakich modach grasz? Jak ta gra wygląda na modach? W ogóle, myślisz, że dlatego lajka jak ja, który zawsze grał w Cywilizację, jest miejsce w Hearts of Iron, żeby pograć? Zająć się domem Borsodich. W takim razie baw się dobrze. No, udało się, nice. Powinienem mieć pieniądze, żeby pójść do domu aukcyjnego, no ale nie ma, więc prawdopodobnie będę musiał wszystkich wyrżnąć, znając życie. No ale cóż, bywa, będziemy kombinować, jak coś to będziemy zarabiać. Pójdziemy do pracy albo co? Będziemy wieś makować? To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Oj, jest RTS-em? No właśnie dlatego z Civce sobie dobrze radziłem, bo Civka po pierwsze jest turowa, więc masz ile czasu chcesz, a po drugie jest, jak dobrze pamiętam, Civka była taka łatwa. Civka była łatwa o tyle, że zawsze mówiła ci, teraz możesz rozdać punkty, tutaj teraz powinieneś przed końcem tury zrobić to, tamto, sramto, to wymaga twojej uwagi.
A w RTS-ach tak łatwo nie ma, tak mi się wydaje. Znaczy, ja grałem dużo w RTS-ów w dzieciństwie, bo StarCrafta 1, 2, no to zapylałem nieźle. No najwięcej w WarCrafta 3, który mam nadzieję, że wyjdzie niedługo. Wersja Reforged, zresztą na kanale będzie cała seria. Wydaje mi się, że na live'a będziemy grać w WarCrafta 3, no ale no nie zmienia to faktu, że... No kurczę, ten Holly zawsze mnie interesował, ale kurczę, też... Jak dobrze rozumiem, paradoks z tymi RTS-ami, tymi wszystkimi ekonomicznymi gierkami, ciężko wybrać. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, /CW, /X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, /CW, /X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Siemanski, driver. Geralt? Geralt z Rivi? Ten sam. Kopę lat wimy. A ty co, wciąż zajmujesz się lichwą? Wolę określenie bankowość depozytowo-kredytowa. Ale co do zasady, tak, zgadza się. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Ja pierdolę, w czepku urodzeni. W czepku Ale urodzeni. Rozkazy. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. Maki, to się chłopaki w koszarach uśmieją. Maki w dupie aż szczotka. I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Jak psa go wyprowadza jeszcze. Ten Hoi wydaje mi się, że jest ciekawą gierką. Nie wiem, czy ja mam czas na granie w takie gry. Że wymagają się będą ode mnie wiele, wiele godzin, ale no ciekawe. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Białe złoto i macica perłowa wysadzana topazami. Sprzedana Madame Villepin. Jezu, gościu tak czytał, jak był jakiś botem, kurde. No ja wiem jak to jest paradoksem. Jeżeli nie masz wszystkich DLC, to tak naprawdę nie masz połowy gry albo więcej, bo oni zamiast update'ować podstawkę, to oni zawsze update'ują tylko największy... Oni zamiast robić patche, to robią kurwa nowe DLC, what the fuck? Winne, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grze w gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Ja pierdzielę. Czujesz, Geralt? Dobra, to zagadajmy z nimi, no zagadajmy, żeby nie było przypału, kurde. Witam, mości hrabine.
Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze Szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Ja pierdzielę, skąd ta pasja? Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe... Wiekoło Raymana sobie grasz? To co pamiętam, to Raymana chyba dawali jakiś czas temu w tego, w Epic Games Store, nie? Czy coś takiego? Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze Szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes? A ja potrącę sobie skromne... 5% opłaty manipulacyjnej. Jazu, nienawidzę tego określenia. Może bym sprzedał coś, kurde. Mogę coś sprzedać w ogóle? Oczywiście. W manipulowaniu nie masz sobie równych, Wimę. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandluj. Jest na Epic nadal. A, widzisz. No, to ciekawe. A co ona ma za ten, za rzeczy? Cechu żmij ona ma. Poluju. Jakbyśmy chcieli żmij, to byśmy mogli tak zrobić, tak? Okej. Okay. Wyśmienity grom. Wyśmienitą jaskółkę mamy już. To naprawdę, ile tu jest rzeczy? Fajna ona ma, fajna masz sprawy. Kupuj warto receptury. No właśnie nie wiem, czy mi warto, skoro nie planuję w tą grę grać za dużo. No okej, no może coś jest ciekawego. Co to jest gwiazda tańcząca? Ja pierdzielę. Wyśmienita zamieć. Znaczy, ja nawet nie wiem, co to ma robić. O, śmiech... Co to jest? A, cech brzmi. Jezu, dobra, już to patrzyłem. To nie, to nie chcę. Jest jakie to jest drogie, co on na to ma. Nie mam tyle pieniędzy. Bierz żmiję, nie mam pieniędzy. No kurwa, nie mam pieniędzy. No człowiek by się uparł, to nie ma pieniędzy. Chciałbym to posprzedawać, że nie da się to sprzedać. Tego też się nie da sprzedać. Nie mam pieniędzy. Jestem pieprzonym biedakiem. Dobra, ile za ten ryj? Ile za tą mordę? 35. No kurwa, no nie podziałamy, nie? Oh god, game. Tu coś jest? No nie mam, no to już nie ma chuja, żebym to kupił. No nie ma opcji, nie mam pieniędzy. Bieda aż piszczy. Dobra, chuj. Wiesz mimo to. No i... No i wziąłem, i co? I słabo. Żebym to posprzedawał. No, coś tu mam, nie? Zawsze mogę wziąć. Dobra, to... No te glify mogę posprzedawać, ale to też by się przydało z drugiej strony. Cholera. Kurde. Ja wiedział, że będą coś sprzedać, to może bym najpierw naprawdę kasę zorganizował. No coś tam było gadane, że kasa by się przydała, nie? Ale olałem to trochę. No to okularów magistra nie kupisz. A po cholerę mi okulary, jakiegoś magistra, no co? No. Ja bym to posprzedawał, dobra, no sprzedam. Dobra.
Boli jak skurczybyk sprzedawanie tych glifów, ale chuj, no niech będzie. I wystarczy mi na jakąś miksturę jeszcze? Wyśmienity grom, no bym chciał. Skórkę już mam ulepszoną. Wyśmienity grom, o, dobra. A, bolało. Tak lorowo, bo Wiedźmini to biedni byli. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. A, zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi? Ja, mamy to poszukać, serio? Żaden problem. Już się biorę do pracy. No i super, no i to mi się podoba, no. No. Do zobaczenia za chwilę, Wimę. Przepraszam, czy ja szanownego pana skądś nie znam? Nie przypomin... A faktycznie, parę lat temu licytowałem się tu z panem o ozdobną szablę. Tak jest. Szable? To była dóbr tej rodziny na E. Erec, Ebec... No nieźle. Co tam mógłem? Bardzo dobrze, chociaż jestem trochę przemęczony. No kurde, nie wiem, co się tam podziało, ale... Rozlane wino i nic więcej. Była jakaś ustawka, czy co? Nie ma żadnego kolczyka, prawda? A co ona chciała? Zagadać do nas po prostu? Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co... No nie ma. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. O, fucker, będzie naprawdę jakiś problem. Czy zna pan Wesemira? Trochę od pana niższy. Nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Wolno spytać. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale chyba jestem to panu winna. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Rozchorowałeś się? Też bym się chętnie rozchorował, żeby trochę wolnego w pracy sobie zrobić. No ale cóż, nie jestem chory. Ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak. Ale i koniec naszej miłości. A mogłem te DLC robić przed ojciec bitwą Kermoren? Zanim list kończy. Wow. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł. Może byśmy dostali zbroję z Afryką. Stawiając nie lada fortunę. I tak żyję wspomnieniami. No to trochę rip, mamy złe wieści. Obawiam się, że mam złe wieści. Och! Proszę powiedzieć, umarł chociaż... Szkoda, jakiś... bo Wesemir nie żyje. No nie żyje, no nie żyje, no wiadomo. A kto umarł, ten nie żyje. Jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz... Jestem stara i bogata, mogę mówić, co chcę. Sam. True fucking story. Wrócę na aukcję. Kto by jej zabronił? Nie ma już osoby, która mogłaby jej zabronić. Okej, jedna osoba zagadana.
Duke Clivert ogłosił bankructwo. Ten od Gwinta, ponieważ chciał z nami grać w Gwinta, oczywiście, a nie umiem, więc nie. Jaromir, możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt. Tak, nie spodziewałem się śmierci Vesemira. Ale chyba, ostatecznie ktoś mi zaspoilerował to, mi się zdaje. Ktoś chyba nawet na live'ie mi zaspoilerował. Cholera, chyba tak było. Jak zwykle węszysz na czym. Ty, no chyba to właśnie ktoś mi na live'ie zaspoilerował to. Było smutne. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszę nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. O, przypał. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja. Ale Vanderhuja! Szaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Ja pierdolę. Które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja? No, czy jest na którymś penis? Chyba nie ma. Nie mam pojęcia. No, tego nie mogę odpowiedzieć. Vanderhujewicz. Scena balistyczna. Macie jakiś pomysł, który to może być Vanderhuj? Kto go tak nazwał? A bitwa balistyczna może? Może coś dostaniemy od niego, jak powiemy dobrze, więc trzeba się zastanowić. Vanderhuj, czy gdzieś jest podpisane? Mogę użyć jakiejś supermocy specjalnej? Nie, chyba, kurde. To jest pytanie, co? Który wybrać teraz, nie? No nie wiem. A coś my dostaniemy za tak, jak trafię w niego? Czy nie? Kupiec? No dobra, ufam. Powiem szczerze, że chciałem dać tą bitwę balistyczną, więc chyba bym nie trafił. O ile to jest to, oczywiście. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. Wybacz tę impertynencję. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Jezu, jakie info od Boga, kurwa. Sprzedaż mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Przypał. Nie ma za co. Tak nie będę miał pieniędzy pewnie. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i? Co ci powiedział? Żeby kupować Van Rogha, można go ponoć sprzedać z zyskiem temu księgarzowi z Nowigradu. O, kto by pomyślał? No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Dobrze, mogę jeszcze pogadać z jedną osobą? A, na ławce mogę usiąść, żeby już anulować, ale mogę też porozmawiać z Hilbertem.
Hilbert, Coppelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivii. Jak ta kamera lata za nim i ja pierdzie każdy inny o wzrostu. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham? Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Kurwa, nie wiem, czym gram. Przejrzałeś mnie. Chuj tam, nie mam pojęcia. Ha, wiedziałem. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto łatwo godzi się na remis. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. No, do aukcji jeszcze chwila, więc ten tego... Houston, mamy problem. Jestem pieprzonym lamusem w tą grę. Nie. Wybacz. Może innym razem. No trudno. To idę coś jeszcze zjeść. Jakby co, nie bierzcie tych czarnych kuleczek. Dziwne jakieś. Wzgardzić kawiorem z kowirskiej białugi. Perły przed wieprze. No chodź. Zagadamy się. Zmieni mu wygląd w paczach? A dlaczego? Wiesz, co tam się mogło stać? Szanowni państwo, aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Dochnę do czegoś 9 sezonu? Ale serial The Walking Dead? Czy co? The Walking Dead ma już 9 sezonów? To jest możliwe w sumie. Ten serial leci już od nie wiadomo kiedy. Ja pamiętam, że gdzieś odpadłem na kurwa 5 chyba. No, już tak miałem tak dość tego serialu. Chyba, że mówimy o czymś innym. Zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Tylko jeżeli mi pożyczysz parę stówek. Jeśli byłbyś gotowy pożyczyć mi parę stów, to może... Ależ oczywiście, druhu. I to z minimalnym oprocentowaniem. Doliczę do zwrotu jeno 1 koronę na 10. Masz. To powinno starczyć na trochę zabawy. Udanych łowów! Szanowni państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb, czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy to Vivaldi nie wygląda na właściciela banku? Nie wiem, jak wyglądał wcześniej, więc ciężko powiedzieć, ale teraz też mi wygląda na średnio. Nie istnieje, niech spieprzają. Pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci, wielce szanowny Jaromir daje 300. Czy ktoś zaoferuje więcej? 300 po raz. Hrabina Mignol daje 350. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana hrabinie Mignol. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Roga. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena typowa, typowa jak ten, jak Van Gogh, tylko troszeczkę koron. Zmieniony. Szanowni państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, mamy chętnego. Dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? Wybacz, Geralt, ale interes to interes. 30! Vime Vivaldi daje 30. Czy słyszę 40? 30 po raz pierwszy? Po raz drugi? Dawaj, kutasiarzu. Jest! Białowłosy dżentelmen daje 40. Kto da więcej? 40 po raz pierwszy? Było trzeba mu nie mówić, no widzisz. Bankier Vivaldi łatwo się nie poddaje. 50! Czy ktoś przebije tę ofertę?
50 po raz pierwszy! Po raz drugi! Proszę państwa, to ostatnia okazja! Dawaj, lecimy! Mamy stówkę od naszego kumpla. 60, proszę państwa! Co za niespodziewane emocje! Czy ktoś przebije 60? 60 po raz pierwszy! 60 po raz drugi! Niech ci będzie, Geralt. Sprzedane! Obraz Van Rogha Gwiaździsta Noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego płatnego zabójcy, magistra. Cena wywoławcza 200 koron. Kto się skusi? Mistrz gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. Nie mam tyle pieniędzy, kurde. Niesamowite, proszę państwa. Jegomość o białych włosach daje 350. Co? Kiedy ja nie... 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi i po raz... O, hrabina Mignol daje 400. Czy ktoś przebije tę ofertę? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Okulary magistra wędrują do hrabiny. Cóż za ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam nice, pana. Nice, nice, nice. Mamy obraz. Będziemy kontynuować. Na chuj ci obraz. Trzeba go sprzedać, kurwa. Sprzedać. Nie sobie, kurde, na mordę przykleję. Geralt, patrz. Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz... Nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Czy on wyrzucił te jabłko w domu? Horst, pozwól, że przedstawię tak, ci wiem, kim jest kurwa magister. No proszę cię, w jedynce go ścigaliśmy przez pół gry. Nie nawet przez całą grę nawet. Nie, przez pół chyba. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. O Jezu, jaki gburek. Oh my god. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to. Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Od Olgierda, herbu Everett. Mówi ci to coś? Mówi... Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. A to przypał. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierw. Faktycznie miejsce spotkania elit. To zajebiste. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości.
Ja pierdolę, no. Prawo każe oddać miecze, ale prawo też pozwala, kurwa, zlać mordę gościowi bez powodu. Nie ma co się chwalić znajomościami. Może tak. Redonio! Redonio! Czasem nie warto się chwalić tymi rzeczami. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale nie wiadomo kiedy. Więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli złodziej, kurwa. Idzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. A ty mi niby pomożesz. Pomożemy sobie nawzajem. Dało się to załatwić bez ingerowania tego gościa tutaj w czarnym kapturze? Czy trzeba z nim pójść? Musisz się dostać do skarbca, a Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź hadezielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przeszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić... Do zobaczenia, mam nadzieję. A to ciekawe, co? Ciekawe, na ile ten quest mógł być inaczej przeprowadzony, a na ile to i tak by się skończyło tak samo. Trzymaj się ode mnie z dala. Jezu, jak to gierka świetnie wygląda. To nie? Niesamowita grafika. Znaczy, tekstury twarzy nie są aż takie świetne, ale ogólnie gra jest mega ładna. Nie wiadomo. Jak nie wiadomo, to nie wiadomo, co zrobić, nie? Pewno wystarczyłoby robić tylko save'y co 5 minut i wczytywać jak trzeba i to wszystko by się udało, ale... Też takie granie to bez sensu. Lepiej przeżyć jedną z własną historię, niż próbować poznać wszystkie naraz. Zaraz. No, zaraza. No dalej. Jebaniutki. Jak mnie zabije dzik, to będzie taki przypał. A mogłem go... Oh yeah. Bełt między żebrami. Zresztą nie dopolował. Ale coś chyba poszło nie tak. Więc kolejna historia jakaś tutaj będzie? Serio? Ta gra jest niesamowita. To wygląda jak chatka guślarza, ale to chyba nie w tym miejscu zupełnie. O kurwa. Chwila. A dlaczego oni chcą nas bić? Jezus, co za bydlak. Tak, teraz taki Obelix. Co tam dziki gon? Groźniejszy jest dzik.
A, super trafiłem, naprawdę. Nigdy się nie nauczycie. Może jakiś inny znak? No dalej! Szlak! Jaki szlak? Szlak bo co? Jezu, co oni mają za zasięg mały? Oni zawsze się cofają, kiedy jestem trochę dalej niż... niż oni by sobie wyobrazili to. Au. Ooo, ale urwał. Ci ochota? Jezu, ja już zapomniałem, jak kontry działają w tej grze. O, ale nogi mu obciąłem. O Jezu, jak to jest zawsze... Za każdym pieprzonym razem to jest przerażające. Już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, hmm? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak. Ale na zapleczu, proszę... Co tam na zapleczu nam dasz, cholera? Nie wiem, czy ja to chcę. No siema, no. Jest tu kto? A, ten gościu jest, rzeczywiście. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? No dobra, ale ja nie jestem złodziejem. Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe klaty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Ale pojechał go. Przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Pod straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. I voilà. No nieźle, nieźle. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle, ale
Dużo roboty jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Jeszcze kogoś, dwóch? Kto dostanie się do wieży i spuści na mlinę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Zgadłem po kapturze. Zgadłem po kapturze. Oh my god. Ciężko się tę grę bierze na poważnie. Jest dobrze napisana. Nie mogę powiedzieć, że nie. Wiedźmin jest dobrze napisany. Ale po prostu jakoś tak, on jest tak przedstawiony, że mnie zawsze to bawi, jak oni mówią. Nie wiem dlaczego. Gdyby to było w formie tekstowej, to wczułbym się na maksa. Ale kiedy ja słyszę, co oni mówią do mnie, to ten język polski zawsze dla mnie brzmi tak zabawnie, że nie wytrzymuję, a to chyba moja wina jest. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może... The Witcher 13. Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Czekam na The Witcher Online, The Haste. Będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą Saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto. Najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Scidaris, Condottier. Z tego co wiem, rozbili obóz na wschód od Oxenfurtu, na prawym brzegu Pontaru. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. Dobra, a co z tymi... Co z tymi patrolami? O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie będę zabijał niewinnych ludzi, a mordujesz kurwa kogo popadnie, Wiedźmin. Ja pierdzielę. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. Ale trochę obawiam się, że kurwa, ja mogę nie znać tej receptury. Ustalić, gdzie szukać kucharza, a potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Oxenfurtem. Łasiczka! Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. A włamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, niziołek. Alias Mielony. No nie, ta gra jest zbyt zabawna, no nie wytrzymuje. Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Ta pucata buzia! Hugo ma na koncie więcej włamów niż te potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Oxenfurcie. W domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj,
Mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Dobra, biorę ich tam. Dobra. Jezu, mam jeszcze przygotowanie do hejsta zrobić. Czuję się w GTA 5, naprawdę. Wiesz. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. Język polski jest zbyt zabawny. Zbyt zabawny. Kurę z ratusza. O, tak, zwędzili na maksa. Dobra. Chcesz wyjść? Hello? A, dobra, już widzę. Dobra. Znowu w kasyna do skoku. Jak ja mam to podzielone teraz? W tym momencie. Znaczy najbardziej chyba wolałbym to Evelyn Gallo, przepraszam, załatwić. Tak myślę. Kasiarz. Nie, wolałbym tą drugą osobę. Hugo Hoffa, nie, Evelyn Gallo, tak. Gallo? Chyba Gallo. Wolałbym ją najpierw. Gdzie ona jest? No dobrze. 500 kroków stąd. Chwila. Tam są jakieś potwory. Jestem wiedźminem, ale trochę się cykam. Nie, tak naprawdę na serio to przypomniałem sobie, że gdzieś tutaj był teleport, więc może byśmy się steleportowali, będzie szybciej. Nie mogę się doczekać grania w Cyberpunka, bo jakby czuję, że ta gra jest ograniczona. Czuję, że ta gierka jest taka, wiecie, że żeby ja jestem wiedźminem i muszę być wiedźminem, a czuję, że brakuje mi stworzenia po prostu własnej postaci. A, tutaj ona jest. No to widzicie, źle mi się steleportował. Dobrze. Dobrze zobaczyłem, że są dwa punkty na mapie. Bo jakieś potwory w ogóle ich atakowały, ale... A, jebał ich pies. Siema, Gallo. Za Gallo w mordę walo. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Maribor. Mogłem save zrobić. Pamiętasz Maribor? Tak, dobra. Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. Nie, proszę, nie zmieniaj tematu. Zależy. Coś ty za jeden. Dobra, Wiedźmin, a ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, a ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... Nie ma żadnych tajemnic, co? Ziomek. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz... O nie, teraz ona będzie miała jakiś problem, który muszę jej pomóc. No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Sokole Oko. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić?
Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Ani razu w tej grze nie strzelałem z kuszy chyba. Świetnie. Chyba, że do gryfa strzelałem na początku gry, ale kiedy to było? Ludzie się niecierpliwią. 60 godzin temu. Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, lecimy. Dobra, no to ty. Raz kozie śmierć. Ja nie polecę. Możemy zaczynać. Trzymajcie mi piwo. To mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. No siema. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Wow! Co? Kiedy ja... Cii, Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Łap za widzę to sztogry. Na co czekasz? Strzelaj! Biło ci? Dobra. Jabłko celuj! Jabłko! Aha! Trafił mnie, skurwysyn! Ujo, ale fajnie! Panie i panowie, tym... niezwykłym numerem kończymy nasz dzisiejszy występ. Do widzenia! Skurwysyn! Żyjesz? Żyję! Zejdź mi! Oczu, idioto! Gdzie go trafiłem niby? Przepraszam. Mówiłem, że strzelam nieźle, ale nie bezbłędnie. Nie przejmuj się. Van też czasem chybiał. Połatam go. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Ojej, jedna osoba zaliczona. Czas teraz na kolejną. Namówka Simira czy Quinto? Podejrzewam, że dało się trafić. Ja nie wiem, jak się celuje w tych, że ostatni raz używałem kuszy wtedy, kiedy gra mi powiedziała: ej, masz kuszę, strzelaj do gryfa. I to wszystko. Ale wyszło dobrze, więc spoko. Tak to bym się trochę, wiesz, ogarnął, że okej, dobra, wczytam albo coś, ale skoro udało się i tak, kompletnie tam nie ma celownika, nic, nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to działało. Trzeba jakoś nacelować, czy jak? Nie pamiętam, ja musiałem przyciski po kolei klikać, bo nie wiedziałem, którym się strzela nawet. Oczywiście tym samym, co się rzuca oczywiście te wszystkie różne czary i magie, ale cóż. Nie ogarniam, panie, nie ogarniam. Quinto raczej nie. Ogarniemy tego drugiego. Tego Casemira, to musimy go z rodziny domowej ogarnąć. Chwila, też gdzieś tu był teleporter, ale nie wiem gdzie. Może najpierw tu bym poszedł, co? A, pójdę prosto, to biegnę tam raczej. Ale rzeczywiście też zakładam, że dało się to trafić. Chociaż nie wiem, nie udało mi się jeszcze. Dobra, mamy punkt teleportu, super. Chwila, to nie tam miałem iść. Fucking. Wspomniałem, że jest kilkanaście punktów naraz. Miałem gdzie indziej iść. Miałem iść tutaj. No i tutaj nie mieli tego problemu całego? Mówiłam, że tak będzie. Na co oni tutaj chcą zabić, czy nie? Odłóżcie te pochodnie na bogów! A takiego, kurwa, takiego! Nie będziecie mi mówić! Byśmy się odstrzelił, o wow.
co? Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kasimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze. Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie. I co z tego mam, kurwa? Rogi do łba przyprawione! Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! Ojej, o, jakieś dramaty, kurwa, rodzinne. Kurwa! Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Idź tam parobek do swoich robót, a nie? Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Złaź z dachu. Natychmiast. Co? Już schodzę. To... czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi, tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Witaj w ekipie. Idź do chaty Żółwik. Poprosi o wyciąg z panika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. Czyli co, już mamy kasiarza, mamy gościa od wybuchów i została nam tylko to przeczyszczenie ogarnąć, co? Spoko, to nieźle.